Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór. Bardzo serdecznie Państwa witam w tej najpiękniejszej chyba sali teatralnej Polski, gdzie będą Państwu prezentować się najpiękniejsze dziewczęta Polski. Proszę Państwa, dlaczego mnie wybrano przewodniczącym jury? Ja mam wrażenie dlatego, że ja pamiętam jeszcze wybory Miss sprzed wojny. Wprawdzie ja to zawsze powtarzam, że nie pamiętam tak starych rzeczy jak Waldorf, bo on pamięta jeszcze bitwę pod Grunwaldem, ale ja proszę Państwa, ale pamiętam te miski przedwojenne, to się nazywało, przepraszam, przedwojennym nie nazywało się Miss, tylko nazywała się Królowa Piękności. To brzmiało, bo myśmy wtedy, proszę Państwa, jeszcze mieli jakieś takie monarchistyczne jeszcze uczucia, prawda? No teraz mamy demokratyczne, dlatego to jest Miss. Miss, bo to taka amerykańska nazwa jest. I teraz proszę Państwa, chciałbym, ażeby Państwu przypomnieć może te dawne nazwiska, to była tak, wspaniała Zofia Batycka. Muszę Państwu powiedzieć, może nie byłaby w Państwa guście, bo to była brunetka, miała nawet taki lekki wąsik czarny, ale wspaniała kobieta, bardzo elegancka, bardzo wytworna, córka znanego bardzo adwokata lwowskiego. Została wybrana Miss ku oburzeniu całej swojej rodziny. Rodzina podobno jej się wyrzekła, ale po tym, kiedy pani Zofia zaczęła podróżować po całej Polsce, kiedy stała się naprawdę sławna, to się przyznano jednak do niej. Drugą Miss Polski była znów Łowianka, pani Krystyna Höflinger. To była córka króla czekolady. Zresztą muszę Państwu powiedzieć, że tak naprawdę była czekoladowa, była uroczo opalona, blondynka z niebieskimi oczami. Bardzo piękna, tę już znałem osobiście, byłem jej przedstawiony, chodziłem wtedy do gimnazjum, nawet bywałem w domu u Państwa Höflingerów, to było przy ulicy Kurkowej, a ponieważ ja mieszkałem też przy ulicy Kurkowej, w Pałacu Dziuruszyckich, no więc tam chodziłem. No cóż, i teraz ja poproszę pana Komorowskiego, Sławomira Komorowskiego, a żeby tu poprowadził, on będzie prezenterem, będzie prowadził. Państwo go doskonale znacie przecież z Teleekspresu, prawda? Tuż i uwaga, idzie.